Ryszard Gąsiorowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Dzień dobry. Panie prokuratorze, ma pan opowiedzieć o sytuacji pedofila z Koszalina, który zaatakował dziewczynkę na osiedlu Rokosowo. Co w tej sprawie zrobiła prokuratura? We wtorek w godzinach popołudniowych informacja dotarła do policji. Początkowo informowano i zawiadomiono o tym, że była to próba uprowadzenia dziecka, ale w toku dalszych czynności stwierdzono, że czyn tam popełniony miał trochę inną postać i inny przebieg. Tego dnia do małoletniej pokrzywdzonej podszedł mężczyzna, który ją zastraszył, groził jej pozbawieniem życia, nakazał jej zaprzestania kontaktów z kimkolwiek, ani krzyczenia, ani użycia telefonu komórkowego. I małoletnia pokrzywdzona została po prostu nie tylko steroryzowana, nie tylko grożono, ale została fizycznie, przy użyciu siły fizycznej, została odciągnięta od miejsca, gdzie podszedł ten mężczyzna i prowadzona w całkowicie podporządkowany mu sposób w bardziej ustronne miejsce. Wszystko to bowiem wydarzyło się w okolicach pętli autobusowej linii numer 2 w Koszalinie. Koszalinianie wiedzą, że jest to osiedle, że tam dosyć dużo osób przebywa, że znajdują się tam nie tylko pętla, ale i sklepy, więc to bardzo uczęszczana część miasta. Sprawca wyraźnie dążył, aby po steroryzowaniu pokrzywdzonej odciągnąć ją jakby w miejsce bardziej ustronne. W tym momencie, kiedy to wszystko się działo, przejeżdżał ulicą swoim samochodem sąsiad pokrzywdzonej, wiedzący, znający pokrzywdzoną, wiedzący, kim ona jest. Widząc tak niecodzienną sytuację, zatrzymał swój samochód, wysiadł i zwrócił się do dziewczynki. Co tu się dzieje i dlaczego ten obcy mężczyzna czegoś od niej chce? To spłoszyło sprawcę, sprawca zaczął uciekać i oddalił się z tego miejsca. Jak ustaliła później policja, oddalił się po to, żeby zmienić odzież i praktycznie rzecz biorąc zatrzeć takie elementy, które mogły go zidentyfikować. Kiedy dziewczynka już z pomocą sąsiada wyzwoliła się z tej przemocy, natychmiast pobiegła do mamy, ta zawiadomiła policję. Policjanci rozpoczęli wszelkie czynności zmierzające do tego, żeby zidentyfikować, kim ten mężczyzna był. Trwało to kilkanaście godzin, tych czynności wykonywano bardzo dużo i ostatecznie ustalono, że może to być ktoś, kto jest pensjonariuszem jednego z koszalińskich noclegowych. Tam udali się policjanci i dokonali zatrzymania mężczyzny. Mężczyzna to 39-letni człowiek, który nie jest stałym mieszkańcem Koszalina. W Koszalinie pojawił się kilka miesięcy temu. Jako miejsce swojego urodzenia i ostatniego zamieszkania podaje Miastko. Ten mężczyzna po zatrzymaniu przez policję został doprowadzony do prokuratury i tu przedstawiono mu zarzut, ale nie uprowadzenia, tylko zarzut polegający na tym, że przemocą i groźbą bezprawną po steroryzowaniu osoby nie mającej 15 lat, osoby małoletniej, dążył do wykorzystania seksualnego i spowodował nawet tego rodzaju wykorzystanie poprzez czynności, które nazywamy złym dotykiem. To oczywiście ważne, że ten zarzut tak jest przedstawiony, bo rozumieją Państwo, że prokuratura nie przedstawiała zarzutu popełnienia innego przestępstwa, zarzutu zgwałcenia. Ale znamiona ustawowe bardzo poważnego przestępstwa, właśnie seksualnego molestowania, zostały zdaniem prokuratury wyczerpane i taki zarzut przedstawiono. Po przedstawieniu zarzutu podejrzany składał wyjaśnienia w prokuraturze i wyjaśnienia te właściwie złożył w taki sposób, że on niczego nie pamięta, bo tego dnia wypił bardzo dużą ilość alkoholu i praktycznie rzecz biorąc z powodu na ten alkohol to nie bardzo kojarzy, czy takie zdarzenie było, jak on się zachowywał, czy tam rzeczywiście była taka małoletnia osoba. No, były to wyjaśnienia dosyć
wykrętne. Prokuratorzy po zakończeniu przesłuchania stwierdzili, że trzeba zabezpieczyć dalszy tok śledztwa i wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Koszalinie o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy rozpoznawał ten wniosek i w pełni go uwzględnił. Zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Adama G. na czas do 24 grudnia tego roku i stwierdził w tym postanowieniu, że jest to konieczne, ponieważ czyn zagrożony zarzucony podejrzanemu zagrożony jest surową karą. Tu jest ustawowe zagrożenie od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności, że podejrzany będzie odpowiadał w warunkach obostrzonych, bo powrotu do przestępstwa, tak zwanej recydywy, a ponadto, że tak naprawdę nie ma on stałego miejsca zamieszkania w kraju, więc w każdej chwili mógłby się oddalić i praktycznie próbować uniknąć odpowiedzialności karnej. W związku z tym zapadła taka decyzja sądu i tymczasowe aresztowanie przez okres najbliższych 3 miesięcy będzie wykonywane. A czy to prawda, że ten mężczyzna tą 11-latkę dusił? Tutaj była stosowana przemoc, takie właśnie przyduszanie, było stosowane grożenie, no w tym no groźba taka już najbardziej poważna, pozbawienia życia. Było zastraszenie polegające na tym, że ma nie krzyczeć, jeżeli ma telefon, to ma go natychmiast wyłączyć. Więc sprawca starał się odciąć pokrzywdzoną od wszelkich kontaktów z otoczeniem i uniemożliwić jej zasygnalizowanie, że jakieś niebezpieczeństwo dla niej powstało. Tu oczywiście całą tę sytuację prawidłowo dostrzegł przejeżdżający sąsiad, widząc, że dzieje się coś niezwykłego, to tak naprawdę wysiadł z tego samochodu, rozpoczął rozmowę i spłoszył sprawcę, zapobiegając temu, że dziecko mogło być rzeczywiście odprowadzone w odludne miejsce i na szkodę tego dziecka mogły być popełnione inne jeszcze bardzo poważne przestępstwa. Zakończyło się to działanie, jak powiedziałem, poprzez taką bardzo dobrą interwencję świadka, bo pan sąsiad jest w tym postępowaniu świadkiem i dzięki temu mogę na przykład powiedzieć, że dziecko nie doznało obrażeń ciała. Więc ta przemoc, która była zastosowana, była intensywna, ale nie doprowadziła do obrażeń ciała u dziewczynki, bo sprawcy to udaremniono. Czy zakłada pan prokurator, że sprawca mógł działać i być przygotowany, bo wybrał jednak takie miejsce, w sumie trochę na uboczu miasta, godzinę taką, no i też wiedział, w jaki sposób zastraszyć tą dziewczynę? Musimy powiedzieć sobie wprost, że wiele rzeczy tu wymaga sprawdzenia. Ja wrócę może do kwestii związanej z tym działaniem w warunkach powrotu do przestępstwa. Nie mamy oczywiście pełnych danych o karalności podejrzanego, ale z tych baz, którymi dysponuje policja, już przekazano prokuratorowi informację, że podejrzany Adam G. odbywał kilkuletni wyrok sądowy i wśród czynów, za które został skazany, był na pewno czyn przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i wskazuje się tam artykuł 197 kodeksu karnego. Po otrzymaniu treści tego wyroku prokuratorzy koszalińscy będą już wiedzieli za co konkretnie, za jaki czyn i na czym polegający został skazany podejrzany Adam G. Może to mieć bardzo ważne znaczenie nie tylko dla odpowiedzialności karnej, ale także dla ewentualnie innych jeszcze czynności, które wykona prokuratura. Musimy pamiętać, że mamy tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa na szkodę małoletniego dziecka, nie mającego ukończonego 15 roku życia. Osoby popełniające takie czyny są badane pod kątem pedofilii. I tego rodzaju badanie koszalińska prokuratura też zleci i też przeprowadzi. Mamy być może do czynienia z sytuacją, w której ktoś powrócił do przestępstwa podobnego do wcześniej popełnionego. Jeżeli się okaże, że tamto pierwsze, za które już odbył karę, także było popełniane na szkodę osób małoletnich, no to możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie rzeczywiście zgodnie z polskim obecnie obowiązującym prawem karnym będzie trzeba zastanawiać się nad tym, czy mamy do czynienia z przypadkiem pedofilii, takiej już obostrzonej, powtarzającej się, a jak Państwo wiedzą, polski system prawny jest już w tej chwili przygotowany na karanie i zapobieganie przestępstwom
przestępstw pedofilskich, między innymi poprzez specjalistyczne już później placówki, które są przygotowane, żeby tam sprawcy takich przestępstw trafiali. Mamy do czynienia również z rejestrem, w którym te osoby skazywane za tego rodzaju czyny są umieszczane. Co prawda, rejestr jest dostępny w pewnej części dla szerszego grona podmiotów, w innej części dla węższego. Prokuratura natomiast już nawet nie będzie kierowała się ewentualnym wpisem do rejestru, tylko sięgnie po prostu do akt sądowych tego procesu, który już się odbył i zakończył się prawomocnym wyrokiem, bo tam będzie najwięcej informacji o czynie wcześniej popełnionym przez Adama G. Czyli panie prokuratorze, możemy powiedzieć wprost, że Adam G. wcześniej był skazany za gwałt. Możemy powiedzieć, że z informatycznej bazy, którą dysponuje policja, rzeczywiście wynika, że był skazany za przestępstwo, które uznano za zgwałcenie. Nie wiemy na razie jednak, czy takiego czynu dopuścił się na szkodę osoby małoletniej, czy na szkodę osoby dorosłej. Okoliczności tego nie znamy. Ale w aktach sądowych i w treści wyroku sądowego będzie o tym bardzo dużo danych. I to pozwoli koszalińskiej prokuraturze ustalić, jak dalece ten powrót do przestępstwa nastąpił. Czy to są tylko przestępstwa z tego samego rozdziału kodeksu karnego, czy są to wręcz przestępstwa z tych samych artykułów. Możemy jeszcze powiedzieć tylko, czy ten mężczyzna wcześniej, kiedy popełnił to przestępstwo, wyszedł już na wolność, czy on był pod jakimś nadzorem policji, czy musiał się zgłaszać na jakieś podpisy, czy po prostu ten wyrok już był tak dawno temu, że już jaka cała kontrola policyjna nad nim, żaden tam nie sprawował nadzoru. Podejrzany nie wskazuje, aby był pod dozorem czy sądowego kuratora, czy też ewentualnie podlegał jakimś środkom zabezpieczającym. Gdyby przyznać, że tutaj mówi prawdę, to znaczyłoby, że prawdopodobnie wyrok odbył do końca, że nie był przedterminowo, warunkowo zwolniony, tylko opuścił zakład karny po odbyciu całości kary. I wtedy sądy takich obowiązków na osobę skazaną już nie mogą nałożyć. Ale to wszystko będzie przedmiotem sprawdzeń prokuratury rejonowej w Koszalinie, bo gdyby ewentualnie takim środkom podlegał i się od nich uchylił, no to będzie to kolejna ważna w sprawie okoliczność. Na razie podejrzany mówi o sobie dosyć niewiele. Na pytanie, dlaczego się tu w Koszalinie znalazł, to też nie potrafi do końca powiedzieć. Sam siebie nazywa w tej chwili osobą bezdomną. To, że nie powrócił do miejsca swojego urodzenia, do miejsca poprzedniego zamieszkania, no to też jest okoliczność dosyć istotna. Można sobie zadawać pytania, dlaczego tam nie powrócił. Ale tego rodzaju ustalenia dotyczące już tych danych ściśle osobistych podejrzanego będą dopiero dokonywane. W ciągu trwających czynności procesowych skupiano się głównie na tym, aby ustalić, jaki rodzaj czynu należy podejrzanemu zarzucić, a teraz dopiero rozpocznie się praca dotycząca sprawdzenia jego sylwetki osobowościowej, psychicznej, także badania pod kątem ewentualnie seksualnych preferencji, no i ewentualnych dysfunkcji na tym polu. Może panie prokuratorze powiedzieć na tym etapie, ile wyroków ma za sobą, ile lat w więzieniu już jakie kary odbył w więzieniu, ile było lat? Co najmniej kilkuletni wyrok. Nie był najprawdopodobniej wyrokiem jedynym, ale o tym, ile ich było, które sądy je wydały, w jakich okresach podejrzany odbywał karę, dowiemy się w sytuacji, kiedy pozyskamy dane z Krajowego Rejestru Karnego. Jest to na szczęście baza informatyczna, więc te informacje prokuratura uzyska dosyć szybko. Natomiast jeżeli trzeba będzie sięgać do akt spraw, w których te wyroki zapadły, no to oczywiście będziemy zwracali się do sądów, które te wyroki wydały. Trudno jest dziś powiedzieć, ile lat swojego życia podejrzany spędził w więzieniu, ale tak jak powiedziałem, z danych już obecnie uzyskanych wynika, że co najmniej kilka lat i najprawdopodobniej pobyt w zakładzie karnym zakończył pod koniec ubiegłego roku. I tak podsumowując ostatnie pytanie, teraz zapadł wniosek o areszcie na jaki czas?
na okres 3 miesięcy, do 24 grudnia tego roku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdyby śledztwo musiało toczyć się dalej, a tu przede wszystkim na pewno będzie trzeba powołać biegłych specjalistów i będą to chyba opinie takie interdyscyplinarne całego zespołu biegłych. Jeżeli by się okazało, że biegli potrzebują czas na przygotowywanie tych opinii, na przeprowadzenie badań podejrzanego, to prokurator ma prawo zwrócić się do sądu z wnioskiem o przedłużenie tego okresu tymczasowego aresztowania.